EA Sports. It's in the game. Dzień dobry Państwu, witamy! To spotkanie relacjonować będziemy wspólnie Włodzimierz Szaranowicz i Dariusz Szpakowski. Witamy Państwa i zapraszamy na spotkanie towarzyskie, w którym jednak atmosfera już w tej chwili jest mocno podgrzana, bowiem obie strony zainteresowane są dziś zwycięstwem. Zdecydowanie tak, to bardzo waleczni zawodnicy, zaangażowani w to, co robią. Powinniśmy dziś obejrzeć kawałek dobrej piłki. A więc rozpoczęli. Ktoś będzie tutaj dzisiaj bardzo szczęśliwy. Pytanie tylko kto? Będzie out. Dejan Stanković. Dobrze przewidział kolejny ruch przeciwnika. Lubi takie rajdy z piłką. Dobrze w obronie. Dejan Stanković. Ach, blisko teraz! Zdawało się, że leci w światło bramki, ale jednak obok. Z dużą łatwością uwolnił się od obrońców, ale jakoś później zabrakło mu odwagi i pewności siebie. Skuteczna obrona. Ach, udany wślizg, czyste przejęcie. Przy piłce Ronaldo jest z boku pola karnego. Czy zdoła dośrodkować? Dobra interwencja bramkarza, w porę powstrzymał napastników drużyny rywala. Seedorf. Kaka teraz. Długie podanie, bardziej jednak chyba zagranie na pamięć niż przemyślane. Przez moment nie wiadomo było, kto to przejmie, ale już wszystko jasne. Ronaldo. I to tyle, jeśli chodzi o ten atak. Odebrał piłkę, czy uda się wykończyć tę akcję? Starali się tam wybić tę piłkę, ale efekt jak... Dobrze się złożył. Gilardino. Otto. No i Luis Figo. Chyba przedobrzył. Dobra piłka. Ciwu. A teraz Figo. A teraz Ibrahimović. Bardzo dobrze tam walczył o tę piłkę. A teraz Ronaldo. Gattuso. Odbija palcami, ale piłka w grze. Dejan Stanković. Javier Zanetti. Andrea Pirlo. Seedorf. Dobrze teraz przymierzył z daleka. Myką. Przy piłce Figo. Dejan Stanković. Nie miał tam miejsca, żeby bardziej rozwinąć ten atak. Kaladze. Gilardino. Ma kilka opcji, co zrobi z piłką. Jankulovski z drobną pomocą. Próbował teraz zaskoczyć bramkarza z daleka. Aj, strata! Będzie teraz okazja. Nie można tracić piłki tak blisko własnej bramki. Piłka poza boiskiem i wznowi bramkarz. Gilardino, przy piłce Ronaldo. Wybija, ale wciąż jest groźnie. A teraz Figo. Kaka. Ronaldo. Ależ dobre tam przejęcie. Dejan Stanković. Dobrze rozwija się ta akcja. Ładnie teraz broni. Był świetnie ustawiony i pewnie wyłapał tę piłkę. Javier Zanetti. Ibrahimović. Dejan Stanković. Może teraz! Groźnie, tuż nad poprzeczką. Wyraźnie króluje w powietrzu. Jankulovski. Seedorf. A teraz przy piłce Kaka. Sprytnie oszukał obrońcę. Znakomicie łapie ten trudny, mocny strzał. Jak on to obronił, to był niemal pewny gol. Rozumiem teraz rozpacz napastnika. Ładnie obrońca. Wysoka piłka. Dobra interwencja bramkarza. W porę powstrzymał napastników drużyny rywala. Dobrze wyczuł to podanie. Wyczuł intencje rywala. Będzie dogrywał. Ależ się popisał niebywałym refleksem przy tym strzale. A teraz Ronaldo. Może teraz? Ledwo to wybił, ale jeszcze nie koniec. Rzut rożny. Wybicie. Jankulovski. Próbują strzałów z daleka i chyba słusznie. Uderzał słabszą nogą i nic dziwnego, że ten strzał przeszedł obok bramki. Kiepsko to byłoby dużo powiedziane. Myślę, że główną przyczyną tego, że wciąż nie mamy jasnej sytuacji w tym meczu, jest znakomita gra obu bramkarzy. Pierwsza połowa to już historia. Wszystko rozstrzygnie się teraz w drugich 45 minutach. Zlatan Ibrahimović! A teraz przy piłce Ronaldo. Andrea Pirlo. Gattuso. Nesta. Andrea Pirlo. Kaladze. Jankulowski. Seedorf. I mamy aut. Cambiasso. Dejan Stanković. Dobre podanie. Meką. Kolejne udane podanie. Można powiedzieć, że piłka jak po sznurku krąży od nogi do nogi. Bez zastanowienia. Javier Zanetti powinien dośrodkowywać na pole karne. Obrona Milanu może dziś załamać się tylko w jakiejś wyjątkowej sytuacji. Bramkarz i reszta drużyny wykazują znakomitą formę. A teraz przy piłce Kaka. Seedorf. Andrea Pirlo. Znakomicie teraz zagrał. I tak. Gilardino. Meką. Kaladze. Gattuso. Gubi obrońcę. Pewnie w obronie. Przy piłce Ronaldo. Cambiasso. Dejan Stanković. Dośrodkowanie płasko, po ziemi. Ładne wznowienie przez bramkarza ręką. Gattuso. Ważne to wejście. Ibrahimović. Gilardino. Ach, dobra piłka. To teraz? Dobry wślizg, sędzia nie ma zastrzeżeń. A teraz Ibrahimović. Dobre krycie. Piłka w środek. Główkuje i to całkiem nieźle. Przejęcie. Jankulovski. Kaka. Obrona pokazuje, kto tu rządzi. Ronaldo i mamy gola, proszę Państwa! A więc niestety nie zachowa w tym meczu czystego konta. Obejmują prowadzenie, ale czy będą potrafili je utrzymać? Na pewno będą się o to starać. Świetnie teraz. Ziarnie, dobrze. Przy piłce Crespo. Dejan Stanković. Meką. Javier Zanetti. Dobra, wysoka piłka. Dobrze wyrzucił bramkarz do przodu. Seedorf. Andrea Pirlo. Gattuso. Jankulovski. Seedorf. Przy piłce Ronaldo. Pewnie teraz w obronie. Gilardino. A teraz Kaka. Użył głowy na boisku i to całkiem dosłownie. Może teraz jest szansa. Odzyskują piłkę. A teraz Figo. Ładnie tam przejęli, świetne wyczucie. A teraz Crespo. No i Luis Figo. A teraz przy piłce Hernan Crespo. Dobrze się wrócił, naprawił błąd. Gilardino. Było ich tak wielu w polu karnym, że któryś z nich musiał go w końcu powstrzymać. Oddo. A teraz przy piłce Figo. Przy piłce Crespo. Pewnie obrona. Przy piłce Kaka. Nesta. Ładnie przechwycił. Andrea Pirlo. Kaka teraz. Złe podanie, szybkie przejęcie piłki. Bardzo groźne było to wejście. Arbiter będzie chyba zmuszony ukarać go kartką. Absolutnie zasłużona czerwona kartka. No niestety w głupi sposób osłabił swoją drużynę, prawda Darku? W tej sytuacji ich szanse na zwycięstwo są poważnie zredukowane. Słabo, wysoko, ponad bramkę. Chyba niepotrzebnie zdecydował się uderzyć z całej siły, tym bardziej, że można było starać się strzelić precyzyjnie. Koniec, jest zwycięstwo, choć trzeba przyznać, że było to spotkanie bardzo trudne. Dzisiaj to na pewno było wielkie święto bramkarza. Zachował czyste konto, a zarazem jego zespół wygrał. Kończymy, do usłyszenia, do zobaczenia. Dariusz Szpakowski, Włodzimierz Szaranowicz.